Myślę, że mogłam się wiele nauczyć na tych praktykach. Od takich podstawowych czynności jak mierzenie ciśnienia, pobieranie krwi do kontaktu z pacjentem. Mogłam zobaczyć, jak dializy wyglądają, też co pacjent przeżywa. Spotykamy się tutaj z pacjentami dwa razy w tygodniu, czasem trzy. Pacjenci są poddani na przykład trzygodzinnym dializom. Na wykładach mieliśmy wyłącznie teorię, a teraz mamy możliwość takiego bezpośredniego spotkania się z pacjentem. Jestem w trakcie aktualnie praktyk sześciomiesięcznych na tym oddziale. Na tych praktykach nauczyłam się na pewno, jak rozmawiać z ludźmi. Nauczyłam się, jak wyglądają dializy, co ludzie przeżywają podczas dializ. Jest to oddział dość ciężki, choć nie wygląda. Ludzie tu przychodzą trzy razy w tygodniu na kilka godzin. Ciężko też im jest pracować. W czasie ostatnich wakacji miałam przyjemność opiekować się paniami, studentkami, które przybyły do nas w ramach dodatkowej praktyki z dziedziny pielęgniarstwa. Zawsze te praktyki odbywały się w oddziałach internistycznych, pediatrycznych, chirurgicznych, natomiast stacja dializ jest jednym z oddziałów takim wysokospecjalistycznym. W związku z powyższym panie, wybierając ten oddział, doszły do wniosku, że pewnie poszerzą swoje wiadomości, będą mogły coraz więcej zdobyć, ponieważ to są rzeczy, które troszkę wykraczają poza program studiów. Panie te, które były u nas, przyszły, praktykowały, doświadczały i nie były to tylko zajęcia jakieś takie podstawowe typu podprowadzić pacjenta, zważyć, zmierzyć, ale były to zajęcia, które pracowały dosłownie panie tak jak my. Robiły to samo co my, podchodziły do chorego, przyglądały, badały diagnozy w jakimś tam stopniu, które sobie wypracowały i określały, przekazywały nam, brały udział w wizytach z lekarzem, z ordynatorem. Chciałabym bardzo, żeby powiedzmy to było dalej proponowane, dalej, żeby studentki mogły przychodzić do nas, rozglądać się i zdobywać takie szalone doświadczenie, już nie jako uczennice, ale jako takie wolne nawet słuchaczki, które by mogły coraz więcej z siebie dać i oglądać. W Tarnowskim Szpitalu odbywały się praktyki dla studentów. Praktyki te odbywały się w czasie wakacyjnym u nas w oddziale. Miałyśmy cztery studentki, które bardzo chętnie pracowały tutaj w naszym oddziale, współpracowały z nami, nabywały dodatkową wiedzę, która często wykracza poza normy praktyk zawodowych. Efekty kształcenia tutaj ich na pewno pozwolą im bardziej rozwijać się w czasie dalszej ich nauki, pracy i studiowania w szkole. One wykonywały tą pracę bardzo chętnie, bardzo ochoczo. Dla nas było to dodatkowe jakieś wsparcie. Podjęcie praktyki na oddziale chirurgii urazowej i ortopedii było przeze mnie przemyślane, ponieważ chciałam poszerzyć swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną. Na oddziale mam kontakt z pacjentami, którzy są po urazach, którzy są po operacjach. Pacjenci ze względu na swój stan zdrowia potrzebują całościowej opieki pielęgniarskiej. Harmonogram praktyk jest dostosowany do studentów. Jestem bardzo zadowolona z programu praktyk zawodowych, ponieważ dzięki takiemu doświadczeniu mogłam się wiele nauczyć. Polecam młodszym kolegom skorzystanie. Panie studentki z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie trafiły do mnie w miesiącu sierpniu, rozpoczęły swoje praktyki studenckie, czyli swoją wiedzę zdobytą na uczelni poszerzają o umiejętności praktyczne w opiece nad pacjentem ortopedycznym. Są to w większości pacjenci po operacjach aloplastyki stawów biodrowych, kolanowych, cały wachlarz wiekowy. Mają możliwość zdobycia umiejętności praktycznych w wykonywaniu iniekcji, wlewu dożylnych, pobieraniu materiałów biologicznych, czyli krwi. Uczestniczą też w wykonywaniu, że tak powiem, czynności pielęgnacyjnych. Towarzyszą nam też pacjentem na blok operacyjnym. Myślę, że wiele rzeczy się już do tej pory nauczyły, pogłębiły, poszerzyły swoje wiedzę, umiejętności.
No i, że tak powiem, te czynności manualne, które w zawodzie pielęgniarki moim zdaniem są najważniejsze, nabyły może większej empatii, bo to są też pacjenci w starszym wieku.